Czasem, gdy widzimy, jak to, co robią inni, jakoś rozmija się z tym, kim są albo kim powinni być, to aż się chce krzyknąć: człowieku, co ty wyprawiasz? Człowieku, co ty wyprawiasz? I czasem to mogą być zabawne historie. Moja ulubiona bajka z dzieciństwa to Sąsiedzi, Pat i Matt. Pewnie oglądaliście. I oni takie rzeczy właśnie robili. Chcieli rozmrozić lodówkę, to rozpalali w niej ognisko. Chcieli umyć naczynia, to wrzucali je do pralki. Albo jak zalało im mieszkanie, to wywiercali dziurę w podłodze i woda sobie leciała do sąsiada i pozbywali się problemu. Więc to takie zabawne historie. Czasem bywa poważniej, tak jak w tej historii chłopak dostał uwagę w tym tygodniu, bo rozlał wodę na stoliczku w klasie, no i zamiast ją wyczyść, to zlizał ją językiem. Jeszcze wytarł rękawem, pani popatrzyła i po prostu nie miała. No tak, bo to artystyczna szkoła podlegająca pod Ministerstwo Kultury, takie rzeczy. Człowieku, co ty robisz? A czasem to mogą też być zupełnie poważne historie, kiedy patrzysz na człowieka obok sąsiedztwa, który jest mężem i ojcem, a on jest tyranem. Bije swoją żonę, dzieci i po prostu aż się nóż w kieszeni otwiera, patrząc, co wyrabia jako tata, jako mąż. Albo student, co ma zdobyć solidne wykształcenie. Kiedyś odpowiadać za ludzi, leczyć, nie wiem, to on marnuje swój czas na imprezy, na prywatki i nie uczy się w ogóle. Albo urzędnik duchowny, co ma być przykładem uczciwości, moralności, a on, widzisz, jak kombinuje w życiu, jak prowadzi nieuczciwe, niemoralne życie. Człowieku, co ty wyprawiasz? Chce się wtedy krzyknąć, patrząc, jak właśnie to, co robią ludzie, albo to, co my robimy, bo też czasem i może do nas to się odnosi, rozmija się z tym, kim powinniśmy być, a kim jesteśmy. Bo tak w życiu jest, że wielu ludzi rozmija się z prawdą o sobie, rozmija się z prawdą o życiu, o świecie, w którym żyje. I w przekonaniu, że to, co robią, jest najgorsze jest to właśnie, że w przekonaniu, że to, co robią, że to, jak żyją, jest okej, że to jest w porządku. Ale dobrze wiemy, że takie rozmijanie się z prawdą ma swoje konsekwencje i dla nas, i dla innych, i często mogą być to bolesne konsekwencje. I również to dotyczy też chrześcijan, ci, co noszą zaszczytne imię chrześcijanin i są częścią Kościoła, mogą w podobny sposób rozminąć się z prawdą. Mówię o tym, bo to przydarzyło się chrześcijanom w Laodycei, w ostatnim z 7 miast i kościołów, do których apostoł Jan kieruje swój list. Taki list jak do chrześcijan w Sardes, w którym nie ma żadnej pochwały, a jest napomnienie, a w dzisiejszym liście jest najsurowsze napomnienie właśnie do chrześcijan z kościoła w Laodycei. I warto ten list dzisiaj przeczytać i zobaczyć właśnie, z jaką prawdą rozminęli się chrześcijanie w Laodycei, dlaczego tak się stało, i dlaczego otrzymali właśnie jedno z najsurowszych napomnień? Bo być może i gdzieś nas ten problem, może jest nam bliski, może nas dotyka. Dlatego sięgając do tekstu, czytamy w nim tak. Ten list rozpoczyna się tak. Do anioła kościoła w Laodycei napisz. Oto, co mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek Bożego stworzenia. Wiem o twoich czynach. Nie jesteś zimny ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a ponieważ jesteś letni, nie gorący i nie zimny, wypluję cię z moich ust. Jak i inne listy, tak i ten apostoł Jan rozpoczyna od jakby nadania tytułu Jezusowi, określa Jezusa pewnym tytułem. Bo Jezus jest prawdziwym autorem tych słów. A robiąc to już we wstępie, jakby też określa, z jakim problemem zmagają się ci chrześcijanie w Laodycei, adresaci tego listu. Otóż ukazuje Jezusa jako tego, który jest Amen. Taki tytuł ma Jezus, Amen. Świadek wierny i prawdziwy. Okazuje się, że Amen to jeden z niezliczonych tytułów Jezusa, a jego użycie w tym liście
Bibliści interpretują w różny sposób i każdy zawiera jakąś dozę prawdy. Bo na przykład rabini nazywali słowo amen Bożą pieczęcią. W Starym Testamencie słowo amen oznaczało potwierdzenie prawdziwości Bożych słów. Tak jest naprawdę. Po hebrajsku słowo amen oznaczało niezawodny, wieczny, mocny, prawdziwy. A kiedy apostoł Paweł na przykład używa, chyba w liście do Koryntian, określenia Jezusa, że Jezus jest tak i amen, to mówi, że w Jezusie spełniły się wszystkie obietnice Starego i Nowego Testamentu. Więc na początku tego listu Jan przypomina jakby, że Jezus jest amen, czyli jest Bożą pieczęcią, jest niezawodny, wierny, prawdziwy, jest prawdą i jest spełnieniem wszystkich obietnic. Dlaczego tak określa Jezusa? Dlaczego tak określa Jezusa? Prawdopodobnie dlatego, że w Laodycei jest coś, było coś, do czego szczególnie się to słowo amen odnosi i oni dobrze wiedzieli jako określenie Jezusa. Otóż Laodycea była ośrodkiem kultu, tam była jedna z nielicznych świątyń, to był ośrodek kultu frygijskiego boga, który nazywał się Men. To jeden z tak zwanych, należy do typu bogów lunarnych, czyli tych gdzieś wywodzących się od ciał niebieskich, od księżyca. I ci poganie upatrywali, że właśnie ten Bóg jest stwórcą wszystkiego, stwórcą świata, stwórcą życia, stwórcą człowieka. I w tym słowie greckim amen jest zastosowana jakby taka gra słów. Amen. W języku greckim a, pierwsza litera alfabetu, alfa, jest właśnie w wielu takich miejscach, ona oznacza odpowiadające polskiemu przeczeniu nie. Czyli men, amen. Czyli co mówi Jan, nazywając Jezusa amen w tym kontekście? To Jezus jest prawdziwym Bogiem. On nie jest tym menem, który tu jest czczony w tym mieście. To Jezus nie jest tym menem. On jest kimś innym. To nie jest ten frygijski bałwan, który tu jest czczony i ten kult, gdzieś ta kultura udziela się wam. A jakby na potwierdzenie tego Jan jeszcze określa drugim tytułem Jezusa, żeby to dopełnić, bo nazywa Jezusa początek Bożego stworzenia. Tutaj mamy Bożek, men, stwórca wszystkiego, a tu jest Jezus. Tu jest Bóg i stwórca, prawdziwy początek wszelkiego stworzenia, jest Bogiem. I te dwa tytuły Jezusa właśnie pokazują, jaki problem mieli chrześcijanie w Laodycei. Choć byli częścią chrześcijańskiego kościoła, choć mieli to mniemanie o sobie chrześcijanie, zarażeni byli tym wpływem i kultem pogańskiego boga Men oraz pogańską filozofią życia. I groziło im tak naprawdę rozminięcie się z prawdą o tym, kim jest Bóg, prawdziwy Bóg, jaki jest, co jest jego dziełem. I nie wiemy nic o tym, czy oni oddawali cześć temu bożkowi frygijskiemu, nie wiemy tego, ale wiemy, że wpływ tego kultu i tej pogańskiej filozofii był taki, że ich postawa jako chrześcijan spotyka się z największym napomnieniem. I to jest trochę też dziwne. No, nie jesteś zimny ani gorący, jesteś letni. Letni. Dlaczego Jezus mówi, nie karci za to, jesteś fanatykiem albo jesteś ignorantem. Letni, cóż, dlaczego to jest takie surowe napomnienie i dlaczego tacy byli letni? Otóż oni dobrze wiedzieli, o co chodzi właśnie w tym zarzucie, bo to też taki kontekst historyczny i geograficzny tego miasta. Otóż w Laodycei nie było wody. Oni sprowadzali tą wodę z różnych źródeł, zimną wodę prowadzili z kolosów, z miasta oddalonego kilka kilometrów, ale z drugiej strony od północy mieli coś niesamowitego. Miejsce, które do dzisiaj jest jakby cudem natury. Tam były źródła gorącej, ciepłej wody. Prawdopodobnie wtedy też tak wyglądały, bo dzisiaj tak wyglądają. To były źródła, gorące źródła mineralne, gorącej wody, leczniczej wody. Ona miała bardzo wysoki stopień stężenia soli, wapnia w sobie.
I oni chcieli tą wodę mieć u siebie, w swoim mieście. Dlaczego? Bo to było bogate miasto. Oni mieli banki, mieli przemysł tekstylny, wyrabiali, mieli pieniądze, ale też mieli szkołę medyczną i szczególnie poszli w kierunku jakby leczenia wzroku ludzkiego, oczu. Oni produkowali maści do oczu. I właśnie mieć coś takiego, taką wodę w swoim mieście, to by było niesamowite. Ale kiedy ta woda, bo oni budowali jakieś akwedukty, jakoś sprowadzali tą wodę i kiedy ta woda dotarła do miasta po takim 10-kilometrowym prawie akwedukcie, to nie była ani zimna, ani gorąca, tylko letnia. I chociaż wciąż miała właściwości lecznicze, bo właśnie pochodziła z tych gorących źródeł bardzo i miała ten procent soli, wapnia znaczny w sobie, to jednak jako letnia nie nadawała się do picia. Nie wiem, czy byliście w sanatorium kiedyś. Ja nie byłem, ale odwiedzałem kogoś w sanatorium i zostałem poczęstowany taką leczniczą wodą. To było w Choryńcu Zdroju. To po pierwsze ona śmierdziała i miałem opór, żeby się tej wody napić. I był taki specjalny kubek do jej picia z takim dzióbkiem, że tam się jakby ten zapach zakrywało ręką, żeby nie czuć tego. I ona była bardzo zimna, pamiętam. I tylko tak się dało parę łyków tej wody zrobić. I właśnie takiej wody zimnej albo gorącej można by było wypić dużo, ale letnia po prostu była ohydna. Ona wywoływała torsję, zbierała, powodowała odruchy wymiotne. I oni dobrze wiedzieli, co znaczy, kiedy Jan im powiedział: jesteście letni, zobaczcie, jesteście ohydni. To jest ohydne. Jesteście w najgorszym stanie jako chrześcijanie. Szok. Jesteście ohydni w tym, jak żyjecie i co robicie. Bo być może ulegliście jakiejś duchowej stagnacji. Zobaczcie, jak ta woda jest nieużyteczna. Staliście jako się chrześcijanie w tym środowisku nieużyteczni. Żadnego korzyści, żadnego pożytku z was nie ma. Wasze życie, wiara ani nikogo nie rozpala, ani nikogo nie orzeźwia, jak zimna woda. Ani nie jesteście żadnym lekiem, chlubicie się, szkoła medyczna, leki produkujecie, a nie jesteście żadnym lekiem na to społeczeństwo, ten świat pogrążony w grzechu. I okazuje się, że nie tylko wpływ tego pogańskiego bożka mógł być przyczyną takiego stanu, tej ich postawy, która jest ohydna w oczach Jezusa, bo czytamy dalej tak. Jest jeszcze jedna przyczyna. Mówisz, jestem bogaty. Wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Nie wiesz jednak, że jesteś nędzny i żałosny, biedny, ślepy i goły. Radzę ci, nabądź u mnie złota oczyszczonego w ogniu, abyś się wzbogacił. Zaopatrz się u mnie w białe szaty, byś miał się w co ubrać i przestał razić hańbą swej nagości. Kup też u mnie maści i posmaruj nią swoje oczy, aby przejrzeć. Ja tych, których kocham, poprawiam i wychowuję. Obudź więc w sobie zapał i opamiętaj się. Otóż widać, że jakby wpływ na ich letniość, na ich letnią wiarę, postawę jako chrześcijan miał też inny bożek, czyli pieniądz, bogactwo, ich dobrobyt materialny, w którym żyli, luksus, którym się otaczali, którego się chlubili. Bo jak właśnie wspominałem, Laodycea, podobnie jak Sardes, to było bardzo bogate miasto. Oni byli dumni z tych trzech osiągnięć. Banki, przemysł tekstylny, produkowali błyszczącą wełnę z naturalnego runa zwierzęcego, handlowali tkaninami najwyższej jakości, ubraniami i mieli też tę szkołę medyczną. Oni skupili się, rozwijali to leczenie wzroku, te maści produkowali na oczy. I chrześcijanom właśnie w Laodycei, którzy tak jak pogańscy mieszkańcy opływali w luksus i bogactwo, udzielał się ten styl życia lokalnych, tak powiedzieć, bogaczy. Upodabniali się do pogańskich obywateli miasta, powielając ich wady, grzechy, przywary, upadki. I jak pogańscy bogacze, co chlubili się bogactwem, oni chełpili się przy tym też swoim chrześcijaństwem, bo jesteśmy chrześcijanie, chodzimy do kościoła, duchowym bogactwem się szczycili, chrześcijaństwem, ale
tak wypaczonym, że właśnie jakby Jan krzyczy: człowieku, co ty wyprawiasz? Zobacz, co ty wyprawiasz? Jesteś ohydny, wywołujesz mdłości, torsję, będąc takim chrześcijaninem. Nie ma w tobie żadnej gorliwości, zapału, idziesz na jakieś kompromisy, żyjesz powierzchownie. A na dodatek nawet nie jesteś tego świadomy, że tak żyjesz, bo żyjesz w przekonaniu, że właśnie to jest to, że to tak ma być. I w ten sposób rozmijasz się z prawdą o tym, kim jest Bóg, kim ty jesteś jako należący do Niego, jako Jego dziecko. Dlatego obudź się i opamiętaj. I jak właśnie podatność na pogańską filozofię osłabiała wiarę w prawdziwego Boga, taki właśnie ten stosunek do rzeczy materialnych, to być może to bogactwo, ten luksus, też doprowadziło do rozminięcia się z prawdą o Bogu i o tym, czym jest chrześcijańskie życie. Lata 50., miasteczko we Francji, burmistrz, chrześcijanin w pierwszej ławce w kościele, autorytet w tym miasteczku. Wielki post, on ogłosił: walczymy z wszelką amoralnością w miasteczku, tępimy grzech. I we wszystkim, co przyjemne, widział zło, widział diabła, który chce zniszczyć ludzką duszę i spokój w miasteczku. We wszystkim, co przyjemne, co daje radość. A wszyscy go słuchają, nawet ten młody ksiądz, co dopiero tam przyszedł, on mu kazania pisze, poucza, co ma mówić, jak ma mówić, i ma taką władzę nad nim. A wędrownych kupców, którzy co jakiś czas się pojawiają, nas odsądza od czci i wiary, to wysłannicy szatana, czarownicy. A w tym miasteczku zamieszkała kobieta, co otworzyła sklep z czekoladą. I okazało się, wreszcie ma wroga numer jeden. Ma kogo tępić, piętnować. Czekolada to przecież zabójstwo, to przyjemność dla ciała. To nie może tak być. A potem pod osłoną nocy zakrada się do jej tego sklepu i chce zniszczyć ten sklep, tak żeby się wreszcie wyniosła. I gdy zaczął rozbijać te smakołyki czekoladowe, te cukierki, te figurki na półkach i w witrynie sklepowej, w końcu jak poczuł smak tej czekolady, wypuszczony, nie wytrzymał i tak się jej najadł do syta, że unurzany w tej czekoladzie, wysmarowany, zasnął w tej witrynie sklepu. A to było w miejscu, gdzie to było w nocy, a rano ludzie mieli schodzić się do kościoła, bo tu obok był kościół i poranek wielkanocny. Wreszcie wszyscy zobaczą tego hipokrytę, co miał się za świętego. Bo taki był hipokrytą, bo żona miała go dojść, zostawiła go, nie mogła żyć z takim obłudnikiem, który tylko we wszystkich się czepiał, we wszystkich widział zło, a sam uważał się za świętego, i zostawiła go i wyjechała. On kłamał, bo mówił, że wyjechała i że wróci, a ona go zostawiła po prostu. To, co robił, jak namawiał do tego, by jedni drugich właśnie piętnowali za jakieś grzechy drobne, to było ohydne. Człowiek, który rozminął się z prawdą o Bogu, o chrześcijaństwie, zamiast na Bogu skupiał się na sobie, dużo sobie przypisywał, chlubił się swoimi sukcesami. Wchodząc z sumienia innych, tak naprawdę sam zatracił swoje sumienie i stracił z oczu Jezusa. Myślał, że jak będzie chodził do kościoła i wytykał błędy innym, to jest chrześcijaństwo. To jest to, czego Bóg oczekuje od niego. I może to niekoniecznie przykład jakiejś letniości, ale jakiegoś wypaczenia właśnie, tego, co jest ohydne, bo tak żył i myślał, że to tak ma być. Bo czasem właśnie rozmijamy się z prawdą o Bogu i o chrześcijaństwie i to, co robimy, może być ohydne. A dlaczego Jezus tak brzydzi się właśnie mówi o tym, że to jest ohydne i brzydzi się letniością, obojętnością. Dlaczego? Bo może dlatego, że osoba, która jest w takim stanie, po prostu czuje się w nim dobrze. Dobrze żyć tak. Temperatura pokojowa, w której żyjemy, jest optymalna. Lubimy temperaturę pokojową. Nie chcemy wychodzić, jak jest mróz na dworze. A nie chcemy też, jak za bardzo słońce przygrzewa. Właśnie to w temperaturze pokojowej czujemy się dobrze. Letni człowiek chce być podobny do innych, nie chce się wyróżniać, ani rzucać w oczy. Jeśli nigdy nikomu nie mówisz o swojej wierze, to nikt cię nie będzie niepokoił na przykład. Nie jesteś gorący ani zimny, dlatego Jezus wypluje cię z ust, bo jesteś ohydny.
letni. Może to tak jest właśnie, że chodzę do kościoła, ale tak naprawdę nie interesuje mnie, co kościół robi dla innych, co kościół robi w lokalnym środowisku. A może chodzę do kościoła, a nikomu nie opowiedziałem jeszcze Ewangelii i nie chcę tego robić, bo po co? Albo chodzę do kościoła, a jakoś jeszcze nikogo nie podniosłem na duchu, nie ogrzałem swoją wiarą, nie orzeźwiłem, nie ugasiłem czegoś pragnienia Boga, sprawiedliwości, może innych potrzeb. A może tak jest, że chodzę do kościoła, a właśnie nikomu nie pomogłem bezinteresownie, bo uważam, że nic za darmo. Albo może chodzę do kościoła, ale ta paczka z historią dla alkoholików i narkomanów nie zasługują na to, po co mam się w to włączać. Albo chodzę do kościoła, ale zbiórka na pomoc i gdzieś tam, a niech inni dadzą. Albo chodzę do kościoła, należę do Jezusa, ale nie żyję na co dzień tym, czego naucza. Mam w nosie to, co Jezus myśli na temat życia, relacji, seksualności, stosunku do własności i wielu. To może właśnie to jest ta letniość, ta moja obojętność, która i tak mnie życie upływa i ciągle taki jestem. I dlatego Jezus tak surowo napomina właśnie ten Kościół w Laodycei, bo skupiony na sobie i bogactwie, na swoim przywiązaniu, stosunku do rzeczy materialnych, doczesnych dóbr, rozminął się z prawdą i stał się ohydny. Ludzie z tego miasta, gdzie leczy się wzrok, robi się maści na oczy, sami oślepli. Zaślepiło ich właśnie to bogactwo, zaślepiło jakiś wpływ. Zamiast sami wpływać na środowisko, to sami ulegali wpływom pogańskim i byli letni, i byli bezużyteczni jak ta letnia woda, a wręcz ohydni w tym, dla Jezusa w tym, co robili. Bo to o tym jest właśnie, że zaślepieni tym, co mamy, czasem nie dostrzegamy, że nasza letnia wiara po prostu nikomu nie przynosi korzyści i staje się ohydna. To rzeczywiście bardzo surowe napomnienie i reprymenda. Ale żadnego kościoła tak Jezus nie napomniał, ale i żadnemu też nie obiecał tego, o czym za chwilę usłyszymy, bo czytamy dalej tak. Oto stoję u drzwi, pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. Temu, kto zwycięży, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, tak jak ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na jego tronie. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza kościołom. Aż trudno uwierzyć, że ktoś, kto przed chwilą powiedział, sprawiasz, że zbiera mi się na mdłości, jesteś ohydny, nagle wyznaje, kocham cię bardziej, niż możesz to sobie wyobrazić. Aż trudno uwierzyć. Ale skoro ludzie to potrafią, bo w tej historii ten burmistrz, co w tej witrynie sklepowej zasnął i za chwilę miasteczko ujrzy jego kompromitację i jego ohydę, to ta właścicielka, z którą walczył, obudziła się wcześniej, dała mu ręcznik, obudziła go i pomogła doprowadzić do porządku, tak że niezauważony przez nikogo mógł pójść do kościoła w wielkanocny poranek. A ona nikomu o tym nie powiedziała. Ale on odtąd zrozumiał. Stał się innym człowiekiem, a do tego miasteczka znowu zaczęło wracać życie. Bo gdy kochasz ludzi, to nienawidzisz tego, co ich niszczy, ale nie przestajesz kochać tej osoby. Dobrze chociażby wiedzą o tym rodzice, ale dobrze wiedziała ta kobieta. I choć to tylko film, pewnie oglądaliście zatytułowany Czekolada z Juliette Binoche i John Depp tam gra, i to tylko film, ale pokazuje właśnie pewną prawdę, że człowiek też mimo doświadczenia takiej nienawiści może kochać człowieka, choć nienawidzi tego, co on robi. To skoro człowiek tak potrafi, to czyż Bóg nie jest w stanie tego zrobić? Czyż Bóg mógłby postąpić inaczej? I dlatego właśnie
to wezwanie Jezusa do Kościoła w Laodycei tak naprawdę staje się takim wezwaniem całkowicie osobistym. Jakby już Jezus nie zwracał się do Kościoła jako całości, ale do każdego z wierzących z osobna. Jezus puka do drzwi, pukam do Twoich drzwi, do Twojego domu i nigdy nie przestaje pukać i czekam, aż otworzyć. Jest taki obraz, nieraz gdzieś tam widać, jak Pan Jezus puka i nie ma klamki w tych drzwiach, że tylko Ty możesz te drzwi otworzyć. I On puka i nie przestaje. Chce wejść do środka, czeka, by wejść po to, żeby z Tobą, jak słyszeliśmy, wieczerzać, zjeść kolację. No nie ma lepszego obrazu tego, czym jest chrześcijańskie życie. Możemy, to właśnie pokazuje, że możemy osobiście z Jezusem spędzać czas, jak z przyjacielem, z którym jem razem kolację. On chce tak z nami dzielić życie, jak z przyjacielem przy wspólnym posiłku. O tym mówi Jezus, do tego nas zaprasza. Właśnie oto stoję u drzwi i kołaczę i póki, kiedy mi otworzysz. Kiedyś jeden duszpasterz pytał, takie dzieci autystyczne były w jakimś ośrodku i ten fragment czytali, i co byś zrobił, pyta dziecko, a on mówi, jakby Pan Jezus tak do mojego pokoju zapukał, to bym mu otworzył i poczęstowałbym go sokiem pomarańczowym i zrobiłbym mu tosty z mojego tostera, co mają rodzice. A jakbyśmy wypili ten sok i te tosty, to byśmy tak sobie, to bym się z nim bawił klockami Lego, to dziecko mówi. To pokazuje właśnie, o jakiej relacji mówi, jaką relację chce mieć z nami Jezus, jak blisko chce być z nami, relacje jak z przyjacielem. I popatrzcie, najgorszy zbór dostaje najlepsze zaproszenie. Tak właśnie postępuje Jezus. Najpierw obnażył właśnie tą letniość, obojętność tych chrześcijan, a potem w odpowiedzi na ich biedę i nędzę duchową oferuje im co? A kogo? Samego siebie. Ale to nie wszystko właśnie, czym chce Jezus obdarzyć nas. Bo oferuje nam jeszcze miejsce na swoim tronie. To jest niesamowite. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na tronie moim, tak jak ja zwyciężyłem i zasiadłem z Ojcem na Jego tronie. Zasiąść na tronie z Królem, ze zwycięzcą. Przecież któż z monarchów tego świata zechciałby posadzić zwykłego, szarego śmiertelnika na swoim tronie? Historia Kościoła, biblijna czy historia powszechna dostarcza nam wiele właśnie dowodów strasznych, krwawych walk o tron, o to, żeby go zachować, żeby się z nikim nie podzielić. A Jezus, gdy przyjdzie, zasiądzie na swoim tronie i ty tam usiądziesz z Nim i będziesz z Nim królować. Więc z jednej strony ta reprymenda, ostre napomnienie, jesteś ohydny, a z drugiej strony kocham cię i będziesz ze mną królować. Takim akcentem królewskim Jezus kończy to swoje napomnienie do Kościoła w Laodycei. Dlatego tak kończy, bo taki jest Jezus. Bo dla Niego nie ma znaczenia, jak bardzo rozminąłeś się z Bogiem. Ale znaczenie ma to, że Bóg z ciebie nie zrezygnował i wciąż możesz do Niego wrócić i wciąż i zawsze możesz żyć blisko Niego. Niech zatem ta reprymenda, ale i to zaproszenie szczególnie pozwoli nam gdzieś tą letniość podgrzać, żeby tak jak słyszymy w tym dzisiejszym tekście, bądź zimny albo gorący, aby nasza wiara, aby nasze chrześcijaństwo w świecie, w którym żyjemy, w środowisku, w którym jesteśmy, było użyteczne, rozpalało, leczyło, pokazywało Boga. Jeżeli być może te napomnienia, o których dzisiaj słyszeliśmy, gdzieś odnajdujemy je w sobie i jest nam z nimi źle, to jednak tak jak Jezus kończy właśnie ten list, właśnie tym zaproszeniem, tym królewskim zaproszeniem, to warto o tym pamiętać, że nie ma znaczenia, jak bardzo rozminąłeś się z Bogiem, ale znaczenie ma to, że Bóg nie zrezygnował z ciebie i możesz do Niego wrócić i wciąż żyć blisko Niego.